Jezus wtedy wziął chleby, podziękował Bogu i obdzielił nimi siedzących. Podobnie też uczynił z rybami. Wszyscy najedli się dosyta. A gdy już byli syci, polecił Jezus swoim uczniom: pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Ewangelia według Jana, 6 rozdział, 11 werset. To, co pozostało. Rozdział ten zawiera wiele pięknych wątków, które ukazują suwerenność Pana Jezusa Chrystusa, jak również Jego wrażliwość i czułość. Kiedy Jezus Chrystus zobaczył tłum, kazał Filipowi dostarczyć im pożywienia, wiedząc, że to z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe, ale sam wiedział, co miał czynić. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 6 werset. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział: kiedy jesteśmy do niczego, Bóg jest do czegoś. Słusznie Filip zdał sobie sprawę, że nawet zakup ogromnej ilości chleba byłby ledwie wystarczający, aby dać tłumowi nie więcej niż odrobinę. I jednak, gdy Pan Jezus Chrystus odpowiedział na potrzebę, dał im nie tylko chleb, ale i ryby. I to w jakiej ilości, i to w takiej ilości, jakiej pragnęli. I to w jakiej ilości, takiej większej nawet niż pragnęli. Nasze najbardziej imponujące wysiłki nigdy nie są nawet zbliżone do wystarczających. Ale Jego błogosławieństwa są zawsze o wiele większe niż wystarczające. A potem słyszymy bardzo czułe słowa, gdy Pan Jezus mówi: pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować. Potrzeba została zaspokojona, ale Pan Jezus nie chciał zostawić okruchów. Były to tylko resztki, a jednak zebrane razem wypełniły 12 koszy. Być może po jednym dla każdego ucznia, który miał je przy sobie. Również w naszym życiu często wydaje się, że na ziemi pozostały resztki. Być może Pan Jezus błogosławił nasze związki, ale mieliśmy też pewne załamania. Widzimy, jak Chrystus Pan odpowiedział na nasze modlitwy, ale czasami zastanawiamy się, dlaczego trwało to tak długo. Chociaż Chrystus Jezus splótł nasze doświadczenia razem, niektóre z naszych poplątanych historii wydają się nadawać tylko do wyrzucenia. Niemniej jednak Pan Jezus nigdy nie marnuje ani jednej chwili. W końcu zbierze te resztki, które pozostały, a my będziemy mogli je zanieść jako świadectwo Jego łaskawych dróg. To, co pozostało. Wtedy Jezus wziął chleby, podziękował Bogu i obdzielił nimi siedzących. I polecił Jezus swoim uczniom: pozbierajcie to, co pozostało, by niczego nie zmarnować.